Witam Was tutaj, cześć, cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z Skills Kanału z PlayStation 4 Park Life. Dziś mamy odcinek czwarty, o jaka piękna panorama na nasze miasto. Dziś trochę nad naszym miastem popracujemy, głównie nad miastem, trochę nad parkami, tam nad tym naszym parkiem głównym. Nazwa też zmieniłem już dla parku, ponieważ ostatnio nie zdążyłem jeszcze. Nagrywam po prostu trochę więcej, szybciej ten ostatni odcinek. I będę dzisiaj, jak skończę to robić, to pracować nad innym filmem. Bardziej poważnym, jak dla mnie przynajmniej. Dobra, wychodzimy stąd. Jak ktoś chce zobaczyć, proszę bardzo, taka jest aktualna nazwa naszego parku. Wielki Park Skałoglazowy. Nie ma polskich znaków, więc niestety tak to wygląda. Przeciszę. O, dobra. Przeciszę sobie trochę muzyczkę. No i tak, póki co, tutaj nam trochę się woda wyrwała, bo ja tam coś kręciłem, ale nie pamiętam dokładnie co. Dodałem tutaj trochę drzewek. I tak, te kamyczki pewnie stąd za chwilę pójdą. Ale zanim to i owo, to zajmijmy się popytem. A popyt jest, więc korzystajmy z tego, że jest. Ale żebym ja powiedział definicję. Dobra, stąd lecimy sobie najpierw z pierwszą, to z tym jakąś tam drogą. Później tu, tu i tu, dobra. Później lecisz sobie stąd, ciach. I tutaj ciach, dobra. I tu teoretycznie jest taki zwykły handel ma być. Chyba tak. Tak mi się coś wydaje. Tak, ogólnie też ludkowie się nie chcą budować, więc nie jest aż tak źle. No ma, to jest pod wodą, to nie jest dobrze. Czy ja to mogę jakoś przenieść? No ma nie, tak to na pewno tego nie wstawię. No bo woda stąd wypływa, to nie? Przyspieszmy się w ogóle ten czas. Ale jakieś tutaj... Nie wiem, co tu się wydarzyło. Coś, żem ja tu musiał przekręcić, coś ja tu musiałem skiepsić. No ma, za chwilę nasz park powinien to już działać. Jeżeli nie będzie działać, to zacznę tutaj się martwić nad tym. A póki co... tak, wow, 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 tyle tutaj już ludzi chodzi. No to się, tego się nie spodziewałem. Poczekaj. No właśnie, przed chwilą zdobyliśmy parę tysięcy, a teraz już... No ma, tak, to wywalmy sobie na razie. Tak, bo te kamyczki tutaj, te podstawowe, to podstawowe. I dalej. Drzewka też na razie sobie wywalimy stąd. O, te wszystkie. Ciach, ciach, ciach. Tutaj trochę może przesadzam z tym wywalaniem aż tak dużej ilości, ale na nabranie ich już będzie. Dalej, stąd tu jakiś kamper stał, był postawiony, ale trudno. Wyrzuciliśmy go. No i tak, tu będzie tak, tu będzie tak. Tu będzie to nawet w ten sposób. Tu jest ten nasz jeden przemysł, tam tutaj niech już sobie będzie ten jeden przemysł. Chociaż dobrze pamiętam, że trzeba go gdzieś przerzucić na pewno. Tak, bo tu mamy jeszcze tą autostradę dziwną. W sumie. To tam autostradę można byłoby przerzucić gdzieś indziej. A mianowicie... Tu zrobić wam taki skromny zjeździk w dół. O, dokładnie. I ty byś sobie tutaj przejeżdżał dołem. No, tam jakoś po prostu. Cyk. Później tu do góry. I później stąd to będzie już prosto do góry. Tylko, że w tym kierunku nie będziesz już wjeżdżać w dół, bo już będziesz na powierzchni. Przy dobrym miejscu. I tutaj wystarczyłoby wyburzyć ten kawałek. Chyba nawet trochę większy kawałek. Wyburzmy dotąd, będzie prościej. I stąd tutaj... Tu dojedziemy. I tutaj... Czekaj... No, powiedzmy, że to powinno być całkiem dobre. Tu teoretycznie nawet możemy im wyciszyć kawałek. O, już są zadowoleni. Tu i tu. Ten śmieci zaraz przyniesiemy z tą stronę. I tutaj wyciszyć też można by teoretycznie. Ale nie wiem, czy to im dużo da. Naprawdę nie wiem. Teoretycznie tutaj to nawet można byłoby zrobić to w ten sposób, aby tutaj zjeżdżali na te dwa pasy. Nie, dobra, tutaj nie ma co kręcić. Nie ma co kręcić. Jeśli przy czymś jest co kręcić, to przy tym, żeby tutaj ta woda tak nie wyglądała, jak wygląda. To na pewno. To tu się wyprawia. A już wiem, jaki jest tu problem. Dobra, wiem jaki jest problem. Za dużo wody produkujemy i to nam trochę wywaliło. Trzeba wyrzucić, wyłączyć jeden. Jeden z tych trzeba wyłączyć i to może pomoże, bo przez to tutaj będzie zbyt dużo wody wylatywało przez nie. Tak mi się wydaje, że to jest to. Bo dorzuciłem tutaj jeszcze jedną pompownię ekstra i ta ekstra tak zadziałało na nich, że no widzimy jak działa. Dobra, tak, śmieci. Śmieci sobie postawimy póki co. Gdzieś tutaj, gdzie indziej mogę postawić śmieci. Jak nie obok gdzieś autostrady.
I tu po prostu będzie zjazd na drugiej strony. O. Tu będzie pyk. I tu sobie będziecie mogli dojeżdżać. A tu po prostu trochę mi psujecie tutaj klimat, więc będzie lepiej, jak was tutaj nie będzie. Dobra, zobaczymy, czy to zacznie działać, to co ja tam teraz wymyśliłem, bo byłoby po prostu tyle miło, gdyby to zaczęło działać, bo nie chcę mi się tutaj patrzeć na to, jak teraz to miasto wygląda i działa logicznie. Właściwie na to. To wszędzie jest już woda. Dobra. Czekaj. Coś się nie przerzuciło, kliknąłem krzyżyk, ale się chyba zapisywała gra. Ostatnio mam w ogóle jakieś większe lagi z tej. Po każdym update'cie jest coraz gorzej. To tak zawsze jest. To już się tego nauczyłem, że każdy kolejny upgrade to nigdy, rzadko, bardzo rzadko dodaje coś, coś poprawiają. Naprawdę. Dobra, tak, woda jest naprawdę wysokich lotów. Mogę jeszcze jeden wyrzucić. Poczekaj, wyrzućmy na razie wszystkie. I zobaczymy, czy to pomoże. Niby ludzie przychodzą. Może tu przychodzą, bo tutaj to wiemy, jak to wygląda. Tutaj to wygląda całkiem dobrze. Tak, z pewnego tutaj możemy sobie postawić jakiś kamyczek jeszcze. Pomijając to, że dzisiaj się chciałem zająć miastem i tam, żeby miasto się jak najlepiej rozbudowywało. Chociaż doskonale wiemy, że to nie to miasto. Tym tak będziemy się tym głównie zajmować. Ale jak tutaj całkiem może ładnie wyglądać. Tutaj jeszcze coś takiego. Chociaż nie, dobra. Bez przesady. Łopanie. To już bokiem zaczyna wylatywać. Wyłączyliśmy to i powoli to zaczyna wracać do ziemi. Do pracy. Chociaż ten to naprawdę jakoś go wyrzuciło. Nie wiem. Czy ja go tak nisko budowałem, czy tutaj go coś już trochę. Miał jakiś odjazd lekki. Bo mi się wydaje, że miał odjazd. Że ja tak go aż nisko nie postawiłem. Ale nie ma, to jest sposób na wszystko. Wyłączyć po prostu. Po prostu wyłączyć. No bo wtedy to nie ma bata. Nie ma na to bata wtedy. Dobra, tak jak mówiłem, tutaj będzie. Tak, tutaj sobie póki co ta ścieżka skręca. Czekaj, przejdźmy do rejonów parkowych. W kolejnym odcinku może się zamienić jakimś już nowym parkiem, bo ten park powoli, aczkolwiek już dobiega do swojego pełności. A ja w każdym odcinku chcę się zajmować głównie w tej serii parkami. No jak się skończy park, no to wiadomo, będzie trochę lekka kicha. Tak, park tutaj się nam kończy, więc przedłużmy park. No a tymi gadżetami to na razie nie będę się bawić. Nimi się bawię w innych parkach zazwyczaj. Tu możemy sobie zrobić jakieś takie małe molo. Tylko do niego trzeba będzie zrobić dojście, tak? To za chwilę. Okej. Może i tutaj rzeczywiście może być. Ale tutaj bym też postawił, tylko pytanie, czy ten się podłączy właśnie łaskawie. Nie podłączy się. Dobra, to tak, to odłączymy. Przewrócimy sobie, oczywiście, jak wracamy sobie, to nigdy nie działa tak, jak powinno działać. Ciach, ciach, i teraz wrócimy do tego parku. I nas, dobra, nie wyrzuciło nas. Ale zazwyczaj wiecie, jak to wygląda, tragicznie. Tak, te małe molo parkowe byśmy sobie jeszcze jedno tutaj postawili gdzieś na pewno. I tutaj bym też nie pogardził jakimś takim. Też czekaj, tutaj to jest dość blisko. Przesuniemy go trochę tutaj dalej. O, dobra. Ten płot tutaj to wiemy, on tak sobie idzie, jakby miał sobie po prostu iść. Dobra, czy tutaj jest już sytuacja wstępnie opanowana? Wstępnie tak. I wstępnie teoretycznie nawet moglibyśmy już tutaj to przerzucić na wyższe sfery. Dobra. Włączmy jeden na razie, zobaczymy, co się będzie działo. No bo jeden to jeden, tak, to nie powinno być jeszcze jakoś tak źle. Czy oni korzystają już tylko z tego? No, korzystają, wam powiem, dzięki temu może będzie mniej. O, właśnie, autobusy wycieczkowe, to zapomniałem. Ale tak, do autobusów wycieczkowych jest potrzebna jedna rzecz, budynki unikatowe, których nie mamy w ogóle w mieście. Postawmy sobie park meteorów, bo on jest zawsze taki... Nie jest taki duży, a jednak coś tam daje. Nie, no wiecie, o co chodzi, on tak... Park meteorów to park meteorów, on całkiem jest taki przyjemny. Przyjazny, jakbym to powiedział. Mamy też łuk jako brama do miasta. No i on to będzie idealnie tutaj pasować. Nie wiem jak wy, ale według mnie tutaj łuk, w sensie brama do miasta, to jest idealne, co mogliśmy postawić. No bo to jest brama do miasta. To jest, no, umówmy się, to jest brama do miasta. Zobaczyliśmy w ostatnim odcinku, a ja jeszcze dzisiaj nie miałem okazji na nie popatrzeć. O, panie, 169 pasażerów, to...
To całkiem ładne loty, bym powiedział, że nie. Że tak, że nie, że tak. Dobra, i tutaj. No, całkiem nieźle korzystacie z tego. Kolejną rzeczą, jaką bym się teraz zajął, to jest tak. My tu zrobiliśmy na pewno sobie ścieżkę, a dokładnie pamiętam. Dobrze pamiętałem. Ale jestem przekonany w 100%, że ta ścieżka właśnie nie idzie tutaj. A też by się przydało. Dobra. Później pójdzie sobie to tutaj, o dokładnie. I później jeszcze w jakimś tym jednym kierunku. O. Będziesz wracać tutaj i tutaj ci jeszcze coś postawimy za chwilę. Ciach. Dobra. A nie, czekaj. Ty tędy nie będziesz wracać, ty musisz wrócić tędy tutaj górą. Tak, bo jak pójdziesz mi tutaj, wyjdziesz za park, to będzie trochę kicha, bo będą podwójnie płacić, a oni nie będą w ogóle płacić. Nie? No właśnie. O, biliśmy kolejny kamień milowy, świetnie. 8000, jakieś tam metro, sterowce, o, to może się, sterowce? Może sterowce to jest to. Mamy nową specjalizację wypoczynek, o, to też może dziś jeszcze wmontujemy. I mamy rejony o dużym zagęszczeniu, o, to bardzo fajnie. Uniwersytet, spalarnia, to nas nie interesuje. Schrony, helikoptery, więzienie. Punkt lotów balonów. O, to tak, bo ja bardzo lubię, jak latają balony nad nami. Wieża słoneczna, to też się przyda pewnie, wydziały, uniwersytety i tak dalej. Dobra, no to całkiem dosyć dużo tych nowych budynków się pojawiło. Dobra, najpierw zacznijmy od tego, co jest ważne. Czyli pojawiło się wypoczynek. Wypoczynek sobie wmontujemy tutaj. O, dokładnie. Tutaj teoretycznie nawet turystykę można byłoby wmontować, ale dobra. Ale bez przesady może, bez przesady. I tutaj, proszę bardzo, budujcie się do woli póki co, bo... Tak, właśnie o to mi chodzi, bo tutaj są te małe budynki, my je wyrzucimy na razie i się pojawią te duże. Nie powinniśmy tak robić, one na razie, na razie już niech tak będzie. Słynnego tutaj się zbiły światła. A ja świateł to ja nie lubię. Tu nie ma świateł, tu nie ma świateł, dobra. No i wracając z naszego parku, przy którym się tutaj powolutku zajmujemy, tu byśmy sobie dali na pewno gdzieś szachy. Słynnego... Gdzie takie prawdziwe szachy są też do znalezienia, byłbym było. Jak znacie takie miejsce, gdzie są prawdziwe szachy, to napiszcie w komentarzach, bo akurat szukam do filmu i by się przydało. Dalej. Toaleta. Toaletę można by tu wmontować nawet. Czemu by nie? Plac parkowy. Czemu nie? Proszę bardzo. Tutaj. Sztuk jeden, jeżeli się zapisze gra. Można postawić. Zapisała się gra. Dalej, kolejną rzeczą, altany to altany, na koniec. A my nie wbiliśmy jeszcze ostatniego poziomu tym parkiem, a dobra, to zapomniałem o tym. To powiem szczerze, że zapomniałem o tym, że nie wbiliśmy tutaj jeszcze jednego poziomu. Ale to chyba nie jest jakieś trudne do zrobienia już teraz. No. Zarabia ten nawet park na siebie trochę. Dobra. Tak. Teoretycznie nawet nie musimy włączać więcej, bo jest tutaj wszystko całkiem dobrze działa, tu sobie nawet to spływa. Tu ten kamyczek, powiem wam, że naprawdę całkiem wygląda nawet nieźle. Lepiej niż myślałem, że będzie wyglądać. I tak, to pomniejsz, to daj tutaj na maksa. I tutaj jeszcze to sobie drzewka, które tutaj dookoła tego naszego płatku są. To jest, z tego co pamiętam, czekajcie, to jest cis. Dokładnie, tutaj sobie taki cis właśnie montował. Bardzo ładnie tutaj zajmuje cały ten nasz obszar. A tutaj akurat to jest właśnie, o to chodzi. Dobra, tutaj, tu. I tutaj jeszcze kawałek. O. I tu przy wejściu. Dokładnie. I tutaj te szachy będą trochę schowane. Ale sądzę, że to nie będzie jakiś większy problem. Dobra, no i jak się pojawi jeszcze ten ostatni budynek, to go tutaj gdzieś wmontujemy. Ale póki co, no to na razie mamy tutaj plac zabaw wmontowany. Może gdzieś tutaj Hanie wmontujemy. W sumie. Tak, i tutaj też gdzieś na pewno, bo tu pamiętam, że jeszcze gdzieś jakieś było wolne miejsce, więc... byłoby trochę smutne, gdyby to się tutaj nie pojawiło. Zobaczcie, na jednym tym to się spokojnie utrzymuje. No to widzicie. No tylko jeden włączyliśmy. Mamy jeden, tak, a pozostałe dwa są wyłączone. No, ten krzaczek tak jakoś tutaj trochę umarł. Może trochę się był pod wodą chwilę. Pewnie o to chodzi. Dobra. Tutaj natomiast były spokojnie, ten strumyczek płynie, więc jest bardzo dobrze. Biokopuła. Tak, nowe budynki. Nasi ludkowie będą się już teraz... Będziemy zmieniać te dzielnice. To jest taki sobie pomysł, ale ja lubię w ten sposób podchodzić do tego. Będziemy zmieniać ich tutaj na tych bardziej właśnie
obszarowych. Dzięki w ten sposób na małej powierzchni można zrobić większy park, większe miasto, a ja tutaj muszę skorzystać z małych powierzchni, no bo tutaj będą głównie parki dookoła tego całego, a chcieliśmy też, żeby ten park był w centrum takiego, że powierzchni, no to trzeba zrobić to w ten sposób. Dobra, czy tu są przypadkiem, tak, tu są domy samowystarczalne. Więc, co ja tutaj chciałem? Moda na parki. Turyści w okolicy częściej odwiedzają parki niż budynki unikalne. Parki, prace i tereny parkowe przyciągają 10% odwiedzających. Koszt stop od parku, placu lub terenu parkowego w obszarze objętym przepisami. Okej, okay, dobra, dobra, ciekawe, może na razie nie. Sterowce edukacyjne, gdzie to jest? Chwila. Zajmowy transport, nie, tego nigdy nie wiem. Parki, edukacja. Parki i rekreacja. Dobra, tu tego nie ma. Czujniki dymu słonego też trzeba by, byłoby miało, gdyby mieli w całym mieście. Rozrywka wolna od podatków. O, to jest tutaj dopiero. No dobra, to na razie nie ma. Zakaz, zachęta, bla, 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 bla. Samochody elektryczne są już. Dobra. Myślałem, że nie ma samochodów elektrycznych, ale skoro są, to są. Dobra, no i tu, z tego co widzę, powoli zaczynają się już budować ludzie. Wracam chwilkę później po krótkiej, bardzo krótkiej przerwie. Dobra, tutaj chyba już wszystko nam działa dobrze. Zresztą jak w teorii powinno to wszystko działać dobrze. Dobrze, zacznijmy sobie od czegoś prostego, czyli mianowicie od naszych sterowców. Jest promów. Sterowce będą za chwilę. Sterowcą i też dźwigniemy. W sensie naszego tego tutaj latania. Punkt lotów, proszę bardzo, postawione. Pierwszy balon startuje. Startuje, poszedł, poszedł, poszedł. I odleciał. Szybko odleciał z samego. Ja myślałem, że tu coś, jakieś jeszcze gadu-gadło czy coś. A tutaj nic, nic, nic. Od razu. Ło. Nie ma. Tak czy siak, możemy sobie kliknąć na balon, jak ktoś chce. I można sobie popatrzeć, jak leci. Można zobaczyć, gdzie on leci. Widzimy tą tasę. Nie, naprawdę nie możemy kliknąć, zobaczyć, gdzie on leci. On sobie leci po wszystkich ważniejszych miejscach dla niego, jakie sobie wybierze. Robi w ciągu całego jednego dnia wielkie jedno kółko i później ląduje. Najprościej, czekajcie, aby zobaczyć, co tam się tak właściwie wyczynia. To jest, wziąłem 4 magicznej mewy, dokładnie. I ciach, 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 ciach. I podlecić do niego. I będziemy mogli zobaczyć, co tam się tak właściwie znajduje. Dobra, dolecieliśmy mewą. Okej, okay, parę ludków jest. Tacy może niezbyt normalnie, łopa. Tutaj jakiś jest ogień. Trochę dziwnie wygląda. Zaraz lecimy do środka balona, zobaczymy, jak wygląda. Parę ludków jest. Oj, oj, oj. Tak, to było na szybką prędkość. Okej. Okay. Dobra. Tacy jacyś statyczni ci ludzie. Czy możemy wlecieć do środka? A, chyba nic zbytnie nie ma. Tak samo jak ci ludzie jacyś tacy. Jacyś ci ludzie tacy mało realni. Tak samo nie mogę coś wlecieć do nich. Mewa! Mewa, mewa! Mewa, mewa, mewa! Siuch! Przeleciała przez ogień. Dobra, nieważne, nie będziemy się tutaj bawić naszym tym. Kolejną rzeczą, jaką dzisiaj chciałem postawić, to są sterowce i jeszcze autobusy wycieczkowe, ale to za chwilę. Nowe rejony? Tak, oczywiście, ale może nie w tym danym momencie. No bo dzisiaj budują. Jak jest z edukacją w naszym mieście? Tragicznie. Postawmy im tutaj podstawówkę. Czy tamtą szkołę społeczną. Jak to tak się nazywa? I tutaj jeszcze szkołę. To jest Instytut Sztuk Pięknych, proszę bardzo. Będzie piękni. Dobra, tutaj chyba przy tym parku na razie tak, bo my przecież przed chwilą skończyliśmy. A ja miałem dłuższą teraz przerwę, to nawet nie pamiętam zbytnie co robiliśmy przed chwilą. Dalej. Strasznie gorąco tu jest. W sensie u mnie jest strasznie gorąco i nie wiem, zaraz zobaczę ile stopni jest jakiś. Nie wiem, u mnie w pokoju może być teraz jakieś 30. Więc upał. Ja powiem więcej, to mi się nawet nie podoba zbytnie. Dobrze, przejdźmy może do tych sterowców, co ja tutaj będę się cackać z wami. Tak, pociągów jeszcze nie ma, żeby bambaje są, autobusów nie ma, ale autobusy to autobusy będą w swoim czasie. Chyba, że... Nie no, możemy tego też niż te postać. Dobra, w swoim czasie.
promy teoretycznie można byłoby zamontować. Ale promy to na razie jeszcze póki co nie. Bo tu jest ten ściek. Metro. Metro Tetro. Metro to może w kolejnym odcinku, jak będziemy robić jakieś nowe parki i bardziej się gdzieś tam bardziej rozprzestrzeniać, a dzisiaj to tam zbytnio widzicie, jak się rozprzestrzeniamy. Nie rozprzestrzeniamy się. Dobra, to dodajmy sobie te sterowce. Sterowiec jest to sterowiec. No a tak. To jest bardzo sterowcowa, z tego co mi się wydaje dobrze. Bardzo sobie sterowcową postawmy grę gdzieś tutaj właściwie, tak jak chciałem to wszystko postawić. Tutaj, proszę bardzo. No, trochę wykopałeś, że jest tutaj sobie dziury w ziemi, ale dobra, niech ci będzie. No i tak, nasz sterowiec, głównie chciałbym, żeby on był turystyczny. Oczywiście jak nie będzie, ale... Bo ludzie też będą z niego korzystać. Tak, będziesz mieć na pewno tutaj stopa przy tym naszym handlu. To jest pewne. Kolejny stop, bo tu jest ten park turystyczny, więc można byłoby... Tak, bo ja chcę, żeby on trochę polatał. Też byłoby fajnie, gdyby do jakichś ważniejszych miejsc poleciał, ale... Możemy nawet do przemysłu tutaj puścić, żeby poleciał sobie. A dokładnie. Czemu by nie? No i tak, ty tu polecisz. Puść i tutaj gdzieś zrobisz sobie przelot przez tą dzielnicę. No możemy sobie zrobić sobie jakiś przelot przez tą dzielnicę. No a tylko sobie zróbmy tutaj dla tej dzielnicy trochę więcej miejsca, gdzie by miał teoretycznie mieć miejsce lądowania. O to, czekaj. Miejsce lądowania już ustawmy tak, żebym nie musiał później przy nim znowu kręcić. Dobra. Tu będzie kolejne miejsce dla naszych ludków do budowy się. I mniej więcej gdzieś tutaj, pomiędzy tym a tym trzeba było to montować. Okej, okay, dobra. Daj to. Postawmy to, no jak tu postawimy, będzie dobrze. Dobra, to tak, tu se stąd później polecisz. Tutaj w tą dzielnicę jakbyś gdzieś wleciał, tylko nie ma forsy, bo to kosztuje 16 tysięcy jeden przystanek, o kurczę. Dużo taka płyta tylko betonu kosztuje, nawet nie wiedziałem, że tyle może kosztować płyta betonu. O, w moim poprzednim mieście było potężne trzęsienie ziemi. Mam nadzieję, że tu się nie powtórzy. Nie, tutaj są wyłączone katastrofy naturalne. Tak to się robi. Nie jakoś tam jakieś, nie wiadomo, jakieś czujniki sejsmiczne czy coś, czy jakieś schrony. Tutaj to są prostsze metody. Wyłączasz cyk w ustawieniach katastrofy naturalne i pyki, nic ci tutaj się już nie wydarzy. Nie ma bata. Dobra, no i stąd sobie podłączymy oczywiście to. Ale póki co. Tak, ludzie się tu budują. O, pobudowali się już. To tak, to sobie zróbmy w ten sposób. I tutaj dajmy też, żeby się mogli powoli budować. Chociaż tutaj dookoła tego to aż tak bardzo bym się też nie chciał żyć. I tutaj zrzędzić, że tu jest głośno i bla bla i w ogóle nie wiadomo, o co chodziło. Ale ponieważ w teorii i tak będziecie się prowadzać, nieważne tego, czy macie rację, czy nie macie racji, no to musimy wam postawić tutaj biura, które was trochę od tego wyciszą. Dobra. Tutaj jest dobrze. Tu jest też całkiem dobrze wygląda. Z tego ostatnio miałem taki pożar w moim drugim mieście, gdzie bardzo Park Life rozwinąłem, że mi aż City zaczęło się ciąć i to tak naprawdę bardzo. O, napisy znikają z daleka. Ciekawe. Zobaczcie, pojawia się coraz bardziej. No dobra. Miejmy nadzieję, że ten jeden jak tutaj jest, to on nas nie przydaje tutaj. No dobra. Z fanagą tutaj w jaskini, nie wiem czy ktoś zauważył, mamy teraz podwodną jaskinię. Jak dla mnie bomba. No dobrze, że ta nie jest taka. Ale tak, mamy podwodną jaskinię, co jest dobre. Już widziałem, że tutaj coś płynie, to myślałem, o Boże, już coś się zaczęło zepsuło. Nie, to po prostu tak zwykle wygląda. To tak akurat powinno wyglądać. Dobra, stąd przelecisz sobie tutaj. Tutaj. Jakby był gdzieś to bardziej w mieście, to też byłoby dobrze. Bo tak, bo tutaj jest ten jeden budynek taki unikatowy, do niego tam... Tak, tutaj gdzieś sobie zrobimy oczywiście tam miejsce, stację, żeby to tam sobie jakoś podleciało czy coś, ale zobaczymy jeszcze. Tak, bo tu nie ma zbyt dużo miejsc, gdzie by ten nasz sterowiec mógł w aktualnym momencie polecieć. Co jest dosyć dużym problemem. No, dobra. Okej, dobra, tak, to tego nie zostawimy, na pewno nie. Bo ja nie. Nie, ty tu już zostajesz, bo na siebie to ja dużo forsy wydaję. Żeby postawić taki jeden budynek, a później tak mi psuje tutaj cały krajobraz miasta. Tak, dokładnie, o tobie mówię teraz, płyta lotniska. Płyta sterowca, wielki beton, który kosztuje 16 tysięcy, nie wiadomo od czego. Dobra, to jest zrobione.
Tutaj zaś sobie zrobimy jeszcze magiczne takie przejście. Cyk. I tu będzie drugie magiczne przejście. Cyk. A tu będzie trzecie magiczne przejście. No czemu nie? Cyk. Dobra, macie dużo przejść ciekawych, tajemniczych i w ogóle. I tutaj będzie oczywiście sobie lecieć ten nasz strowiec do tego miejsca. Ztąd. Dzięki czemu ja go tutaj trochę puszczę, żeby sobie zakręcił obok tego parku. Taki właśnie mam pomysł, żeby tutaj, czekaj. Jak już tutaj mam jakieś nitki, to dajmy, żeby to była jakaś taka ciekawa nitka. Tu będziesz pomiędzy tym, a tą skałką przylatywał. Tutaj górą. I tu. Tak, tutaj. Tu będziesz wylatywać. I tu będziesz jakoś zakręcić do tego, żeby tutaj ładnie wykręcić. No, powiem wam, że pomijając to, że to właśnie wygląda jak jakieś zigzaki, nie wiadomo w ogóle o co tu chodzi, i teoretycznie tutaj można było postawić w innym kierunku, to i tak całkiem ciekawie to wygląda. Kolejną płytę postawimy sobie tutaj. Tutaj. Tu sobie puścimy na razie drogę. Kawałek drogi tak właściwie. Tutaj miał być też handel chyba, z tego co pamiętam. Tak. O, dokładnie. No i tak, i tu się budują. Tu się nie budują, bo tu były śmieci, ale śmieci nie ma, więc budujcie się i tu. Tutaj ten handel to też się powoli buduje. O, chyba już znowu wylądował. No to jednak może z tego części korzystają. Możliwe. Dobra, czy nasz park już zarabia jakieś tam sensowną forsę? Utrzymuje się, na razie tyle. Dobra, to podnieśmy trochę cenę biletu, zobaczymy czy będzie zarabiać na siebie, czy będzie tak kicha. Słuchaj, mam jestem ciekawy, czy uda mi się do dzisiaj wam rzucić ten filmik. Dobra. Dawaj tutaj stodowiec. Bo tutaj będziesz mieć jeszcze stację i jeszcze gdzieś jedną. Albo nie, tu będzie w przyszłości jakaś stacja, ale na razie jeszcze nie wiem gdzie. Więc na razie to będzie tutaj ostatnia. Takie stodowcowe coś. Już tak jak teraz tak pomyślałem, to tutaj właściwie nie musi tego tu być. A możemy to sobie postawić, o, tutaj. Może i to byłoby lepsze. No. Te. Dobra. W ogóle tutaj jakieś są światełki ciekawe. Tak, i tu oni też to podchodzą tylko do jednej strony, to też jest... Takie trochę kiepskie, o, dobra. O, widzimy, idą. Idą ludzie do tego miejsca. Dobrze, mamy już 15 tysięcy, no to możemy się spodziewać, że za chwilę nam cyknie, że będziemy mogli już to postawić. Postawimy sobie tutaj. No, już lada moment to postawimy, mówię wam. Mogę, cyk, trzeba lecieć. Tu już będzie sobie lecieć normalnie nad tymi wszystkimi ludkami. Chciałem powiedzieć coś innego, ale dobra. I stąd, tak jak mówiłem przed chwilą, w aktualnych warunkach po prostu sobie tu będziesz przelatywać. Z tym, że oczywiście też że przy okazji zahaczysz obok tego magicznego miejsca, tam przy tym parku, i tutaj wymanewrujesz i dolecisz do tego. Dobra, więc jak możecie się myśleć, będą dwie linie sterowcowe, bo zrobiliśmy sobie kółko takie w końcu. Ja nie pamiętam, żebym sterowiec kiedyś montowywał tak wcześnie w mieście, ale no. Jak to się mówi, kiedyś musi być zawsze ten pierwszy raz. Tylko żeby to był zawsze ten dobry pierwszy raz, a nie, nie wiem, jakieś nie wiadomo co. Tutaj i stąd tu później. I już lecisz tutaj sobie prosto do tego miejsca. Dobra, nasze sterowce za chwilę zaczną się pojawiać. Okej, nie to, o to. O, mamy pierwszy sterowiec, dobrze, zaraz do niego podejdziemy. Puścimy sobie tylko jeszcze w drugą stronę ich. Tutaj, w ogóle się ludzie też cieszą. Nie będą z nich korzystać. No pewnie tak. Tutaj, dalej sobie polecisz tu i tutaj będziesz mieć finito. Czujnik sejsmiczny. Nie, takich rzeczy tutaj nie korzystamy w tym mieście. Zbędne to. Dobra. I zobaczmy, czy ktoś już jest na naszej linii. Jest jakiś pierwszy już ludek, czeka tu. No powiem ci, że trochę daleko czekasz. Biorąc pod uwagę, gdzie aktualnie są sprawcy. O, widzę, że już jakiś kolejny idzie. O, widzę, że tu nawet nie tak mało ludzi idzie. On nam się za chwilę zajmiemy. Tutaj na rowerze jakiś bardzo ciekawy człowiek jedzie. Tak, a propos ścieżek rowerowych, tym się zastanawiamy. Tutaj też jakiś fikumiku właściwie. Z parku to jest git. No i tutaj jakiś jeszcze. Dobra, no to całkiem nieźle. Tak, teraz pomyślałem, że w sumie
to tu byłby dobry jeden stop. Teraz tu chyba montujemy. Bo tu jest nasze centrum komunikacji bambajowej. Tak, montujmy tutaj. Montujemy tutaj to. Tylko... no nie, na razie play. Bo tu trzeba jeszcze będzie wykręcić tą drogę odpowiednio. Czy to tutaj się teraz zmieści? Pytanie ze 100 punktów. Czy nasza tutaj platforma się teraz zmieści? Nie zmieści się. Dobra, to zrobimy to tak. Będziemy mieć tutaj wejście od tej strony, bo tutaj jest jednak tego więcej mimo wszystko. Dobra, no i teraz tylko chwilę trzeba poczekać. Ludzie też się chcą budować, okej. Jeżeli ludzie się chcą budować, to akurat, no to jest prosty patent. Już wam dzisiaj go pokazywałem. Wypełni. Cyk, cyk. Dobra, to zdobyłem. Telefon i tak było, nie. No i teraz będziemy większymi tutaj już plackami to ich upgrade'ować. Na razie dajmy sobie to. Cyk, cyk i cyk, cyk. Z tym, że tutaj wokół tego to też trzeba będzie wyrzucić większe ilości ludków. Bo oni tutaj też będą rzędzić, że jest głośno i w ogóle. Ale to akurat za chwilę będzie. Dobra, mamy już forcę. Więc możemy sobie zwolnić ciupkę tylko czas, ciupkę. Nie dużo, tylko ciupkę. Tak, widzę, że też fajerwerki są już naszym, pod naszym parkiem. Bardzo, bardzo miło. Zobaczcie. I psiu. O, i nasze służby podjechały. Ktoś musiał w park zejść trochę w dół, w rankingach i od razu musieli już... Nie ma tak, nie ma, że park będzie schodzić sobie w dół. Na legalu, nie ma mowy. Tak. Dobra. Tak, tutaj się ludzie znikają i pojawiają. Widzę, że naprawdę całkiem zacznie to zaczyna już powoli wyglądać, więc naprawdę nieźle. Tak, też są samochody elektryczne, tego trochę mniej zarabiamy, ale to nie powinno być jakimś dużym problemem. No i tak jak mówiłem, przez to, że tutaj to montowaliśmy, nasza linia, o ta tutaj, co się tak zakręca, trochę zostanie zmieniona. Mam nadzieję, że nic innego nie wybrzmi przy okazji. Bo byłoby kiepsko. Ja wiem, że to wyburzało kiedyś wszystko, co było na drodze. Taki był kiedyś bug jeden wielki. Ale już teraz trochę to naprawili bardziej, jest lepiej. Dobra. I tutaj wokół tego jednego wielkiego będzie to będą sobie wykręcać też. Oj, no chyba, że się to zrobi w ten sposób, to sobie nie wykręcą. Jeszcze nie widzę tego w ogóle, to już w ogóle jest dobre. Dobra, no i tak, mamy nasze dwie nitki. Jedną nitkę tu przerzuć. I drugą ty tutaj też przerzuć. Proszę bardzo. O, wraca już na swoją trasę spinną. I jeżeli tutaj wylądujesz jeszcze, to będzie już w ogóle ciekawe. Nie, na razie nie lądujesz. No dobra. I tak, 12 ludków jest tutaj. Tam. W ogóle są tylko dwa na trasę całą. Nie wiem, czy to im wystarczy. Szczerze wątpię. Ale dobra. Tak jak mówiłem, tutaj w tym miejscu zafundujemy im międzykontynentalną ścieżkę rowerową. Nie powinniśmy tego dać. Taka ścieżka rowerowa im tutaj dosyć dużo da. No bo będą mogli jeździć na rowerach, tak po pierwsze. To jest jedno chyba jednak z ważniejszych. A po drugie co z drugiej strony ważne i ważniejsze, to będą mogli właśnie omijać te wszystkie korki i tak dalej. I jeszcze jedno, tutaj środkiem prawdopodobnie w jakiejś bliskim czasie, na przykład dzisiaj, nie wiem jakbym miał to puścić. Dobra, zrobimy tutaj sobie, puścimy bambaj póki co. Tak będzie przejeżdżać przez ten cały środek tutaj. Ale on tutaj jest tylko chwilowo, znaczy jego końce są chwilowe, bo on tutaj będzie miał gdzie wykręcić póki co, więc tak trochę kiepsko będzie, ale no. Ale później będzie to trochę lepiej zrobione. Tutaj dojedziesz, tutaj później sobie wykręcisz, o dokładnie. I tutaj już zwykłym torem dojedziesz i tu będziesz mieć obok tego swoją pauzę. W sensie miejsce do zawracania. Dobra. To sobie zrobimy w ten sposób. Chociaż w teorii, w czystej teorii, to można byłoby nawet zrobić... Tak to nie wejdzie. Tak też to nie wejdzie. Dobra, czekaj. Zróbmy to tak i zróbmy to tak. I macie bambaj i ja jestem zadowolony, bo to jest bambaj. Stąd trzeba zrobić tylko jeszcze tyle miejsce do zawracania. Tutaj. I tutaj
Zobaczmy, może czekaj, kręta wejdzie. Nie, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, niestety. Dobra, szcząc i szcząc tutaj. Okej, okay, dawa, to jest zebrane. I stąd tu sobie przejdziesz to całe i później tutaj. I stąd tutaj, czekaj. Sobie będziesz zawracać. Tak samo jak to było tutaj, tylko w tym miejscu. O. Dobra. No i na tej linii puścimy sobie jeden bambaj. Tak, będziesz mieć przystanek tutaj. Później sobie damy go tutaj. Dobra. Tu. 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 Później dojedziesz sobie tutaj, tu na pętli damy ci też przystanek taki aktualnie, żeby był. No i w tych miejscach, co jest ta długa, miałeś przystanki tutaj, no i tu dojedziesz. Dobra, proszę bardzo. Teraz ta trasa, miejmy nadzieję, że będą... Tak, bo sterowce tutaj widzimy, że są całkiem zacnie wykorzystywane nawet na full. No, nie wiedziałem, że one są tak mało pojemne. 35 ludków to mało. To naprawdę mało jest. O, tutaj się pojawiliście i tu nie macie wody, dobra. I tu też nie macie wody, okej. Dobra, ale tak, poza tym, pomijając to, że no właśnie, czasem jest kicha. Ale ludzie się budują. No bo ja im teraz mówię, żeby się budowali. I daj to wypełni. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Dobra. Tutaj oczywiście, tutaj niestety też musimy wywalić to, aby tutaj się nasze biura budowały. Dookoła tego. Ciach. I ciach. I tutaj handel, ciach. I tu też ciach. O kurczę. Ajajaj. Nie, tutaj nie chodzi mi o nic źle, tylko o mnie. Trochę się to zsypuje. Dalej, stąd ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. No i nie, tutaj macie się budować. I tutaj ciach, 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 ciach. Dobra, no i aktualnie póki co to naprawdę całkiem będzie ładnie wyglądać. Biura się będą budować też w różnych miejscach. Tu widzę, nasz balonik sobie leci. Jedną rzecz chciałem zrobić jeszcze na koniec odcinka dzisiejszego. A mianowicie puścić nasze auto. Bo sądzę, że to byłby dobry chwyt marketingowy. Aby jakby się pojawili jacyś nasi turyści w naszym mieście, to żeby mieli jak podróżować. Ponieważ nie mamy zbyt dużo parków w naszym mieście, rozwiążemy ten problem stawiając parki w mieście. Nie, no jak się walczy z problemem tego, że nie ma? A robi się. Żeby było. Dobra, tak, tu sobie damy takie molo. Dalej, tu sobie postawimy... 25 tysięcy kosztuje, o Boże. To 15, to 9. Dobra. To takie małe tu jeszcze damy. I do tego niestety jest trudne... Tutaj z tymi akurat budynkami mogliby coś naprawić, żeby... Akurat to mogło być w terenie parkowym czy coś, bo... Akurat te mola, to tylko można na drogę podłączyć, a to jest takie trochę... uciążliwe, bym powiedział. Nawet nie tak trochę. No ale dobra. Dobra, ludkowie się budują, w sensie nasze mieszkania. Tak, chociaż teoretycznie przed chwilą było jeszcze na minusie, ale nie, jest już dobrze. Dobra, to tak, nasz autobusik będzie ruszać sobie spod bramy głównej parku. Pojedziesz sobie do... Tak, teoretycznie, dobra. Się zastanawiam, jak tutaj nim wykręcić, żeby gdzieś pojechał faktycznie sensownie. Dobra, to będziesz sobie jechać tutaj, czyli zacznijmy sobie od tego, że dojedziesz tu. Później cyk. Innych z atrakcji. Dobry kopuły, no bo atrakcja atrakcjami. Później będziesz sobie tutaj jechać obok tego, to tam jakby coś do tych naszych parków czy coś. Widzę, że jakieś domki też się cieszą z tego, ciekawe. Tego nie byłem na to przygotowany. Dalej. Tu obok jakiegoś tego parku. Tu jest kolejny park. I kolejny park i kolejny, akurat nie da się do niego podjechać idealnie.
No ten patyk to patyk, tak, to tam to kojarzy, to jest taki zwykły po prostu patrzuś. Do niego będziesz sobie mógł podjeżdżać. Tu jest brama główna, więc do niej tam można coś postawić. Jakieś parki jeszcze by się przydało w naszym mieście poustawiać też. Tak pomijawszy. I dojedziesz sobie tutaj. No i tutaj. Tu sobie coś postawimy, bo tutaj jest tego trochę przymało. Po pierwsze dajmy sobie... Tak, widzę, że tutaj jest tych bambolów, też korzystałem ludkowy całkiem nieźle. Po pierwsze to, po drugie jakiś taki placyk. Albo nawet... Ogród geologiczny 30 tysięcy, dobra nie, 30 tysięcy nie mamy tyle. To 45, to 45, 22, 20, 30, dobra, to dużo kosztuje. 10, statua zakupów, okej, okay, dobra, będzie plac zmarłych, nie. Plac lazuryt, statua przemysłu, statua dobrobytu. Plac lazaret, postawmy go sobie tutaj. 17,5, za chwilę będziemy go może postawić. Tak, bo jak tutaj podjeżdża już tutaj ten autobusik turystyczny, to byłbyś faktycznie jest. O, dokładnie. I teraz w czystej teorii, nie, jak podejrzymy sobie na mapę tych autobusików, o, dokładnie, to jest już jakieś epicentrum, coś tam się faktycznie będzie działo. Tutaj tak samo możemy postawić już jakiś inny prosty park, których parków ja tutaj akurat nie wymontowywałem zbyt dużo ostatnio. Czekaj, te 4 125, 125, dobra, daje ci dużo rozrywki, więc macie tutaj po jednym, tutaj jeden i tutaj jakby nam forsa przyszła, to też można by postawić z jeden. Dobra, i tu macie z jeden. Tu jest niedaleko tego parku, ale miejmy nadzieję, że się nie obrażą. Dobra, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka, będziemy kończyć. Zerkniemy sobie teraz tak. Jak tam ludzie korzystają z naszych linii bambajowych? Zacnie. Zacnie całkiem ładnie. Nie widzę też, żeby jakoś dużo ludzi czekało na bambaj. Więc też jest dobrze. Czekaj. Jak ta, a ta nowa linia, jak tam korzystałem? O, z nowej też widzę całkiem ładnie. Tak, nawet tutaj z tego co widzę, ten przystanek jest całkiem dobrze wykorzystywany. Bardzo się cieszę z tego. I sterowcy widziałem, że tak. To jest, trzeba dać, mam tutaj jest 4, żeby latały. I druga linia. Tak, wy też potrzebujecie jeszcze z jednego. Sterowiec przelatuje nad tym wszystkim, ale bardzo mało ze sobą zabiera. O, widzimy, że to chyba ścieżka ta jedna co jest. Niekoniecznie zbyt dużo ludzi z niej korzysta. 5 pasażerów, dobra, nie, no nie jest aż tak źle. I nasz autobus wycieczkowy, z którego korzystają na razie mało ludzi, ale autobus wycieczkowy, jakikolwiek wsiądnięcie już do autobusu wycieczkowego, to już jest zysk. Zysk z autobusów wycieczkowych jest akurat dosyć duży. Tak, i tu możemy sobie podnieść jeszcze podatki, teoretycznie. No, a tu jest dobrze, o, widzicie, już mamy 120 nawet za te 3 osoby. Więc akurat te autobusy się opłacają turystyczne. Z bambajów najwięcej zarabiamy. I ogólnie to tak zbytnio nie zarabiamy. Parki, place... Tak, obszary parkowe tam coś tam dają, forsy, tylko tutaj ich nie ma jakoś... Nie mogę jeszcze znaleźć jakoś dokładnie, gdzie są te obszary parkowe jakieś wyszczególnione. Dobra. Obszary parkowe to możemy sobie podejrzeć tak, tu po prostu, w tej chwili. Czekaj. Podnieśliśmy trochę cenę. I jest trochę podniesiony też zysk. Podnieśmy jeszcze jeden, jak będzie źle, to obniżymy sobie o ten jeden. I jak widzicie, nasza sytuacja wodowa tutaj też się już opanowała. Więc dobrze, co tu dużo nie mówić. Nasz tutaj brama główna to też całkiem ładnie wygląda. Jakbyście nie wiedzieli, jak wyglądają autobusy wycieczkowe, zwolni. Tak wygląda autobus wycieczkowy. Cyk. Cyk, możemy sobie nim przy chwilę przejechać. No dobra, powiem tyle. Nie było piękniejszego zakończenia dzisiejszego odcinka. Musimy sobie postawić, Nasz park wbił właśnie poziom 5. Tak się właśnie zastanawiałem przed chwilą, kiedy on to wbije. Tak pamiętałem, że na początku odcinka mówiłem, no to dziś może wbijemy, a tu pyk, proszę bardzo, nasz park czuć wbija po cichu, się tutaj skradając i mamy to. Dobra, tutaj jeszcze jeden nad tą wodą chciałem postawić, to dziś jeszcze nadmówiłem w odcinku. O, dokładnie. Dobrze, 3 postawiliśmy, naprawdę sądzę, że jest dużo. Tak jak mówię, bambaje, wycieczki autobusowe, więc gdzieś komunikacyjnie, turystycznie poszliśmy. Mamy też na ten parczuś skończony już właśnie, co jest naprawdę dobre. W powietrzu już się od tego roi.
dużo i nasze miasto też powoli zaczynamy zmieniać w metropolię. Jak widzimy tutaj, pierwsza nasza dzielnica wielkich zabudowań, blokowisk, żeby ten park, ten centralny, był właśnie dookoła tego otoczony w takim czymś, tak jak mówiliśmy na początku tego sezonu. Więc tu dużo mówić, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać w ogóle. Jeżeli jesteście na mnie, kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oh, ta seria to jest jedna z moich chyba ulubionych City Skylines. No, tak coś będzie. I to wcale chyba nie... I to chyba możliwe, że przez te parki. Dobra, co tu dużo mówić. Jeszcze się zmieni na kolejne i kończymy. No chyba, że pojawią się jakieś torowisko i nic nie będzie. No, dobrze jest. Cześć!